gratuluję zespołowi Wisły, gratuluję Krzyśkowi. Bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Zespół, który miał na pewno dużo większą energię od początku spotkania. I w każdym elemencie, czy w ataku, czy w defensywie, my tak naprawdę pierwszą połowę przeszłapaliśmy. Chciałbym wiedzieć, skąd to się bierze, ale jako trener powinienem wiedzieć, ale ostatnie 7 dni to jest czwarty mecz, w którym my przegrywamy medal. Tak naprawdę mieliśmy 3 szanse z Artego, teraz przegrywamy pierwszą szansę z Krakowem. Nie wiem, czy nie wytrzymujemy ciśnienia, bo to nie jest tak, że zapomnieliśmy, jak się gra w koszykówkę. I to jest tylko w tej chwili kwestia głowy, kwestia mentalności. Wszystko rozstrzygnie się w jednym meczu, ale żeby się rozstrzygnęło na naszą korzyść, to musimy wyjść na plac i musimy chcieć to zrobić. To jest najważniejszy aspekt spotkania za 2 dni. Pana zdaniem, ile zawodniczek z tego zespołu, który jest teraz, dzisiaj w tym stanie, powinno być w drużynie na przyszły sezon? Zacznijmy od tego, czy ja będę szefował tej drużynie. Najpierw pytanie do szefostwa. Jak ocenią moją pracę, a dopiero wtedy ja mogę oceniać indywidualnie poszczególne zawodniczki, z kim ewentualnie chciałbym współpracować. Taka kolej rzeczy jakby ma miejsce, nie chcę dzielić tutaj swojej pozycji. Trenerze, a ze strony trenera jest chęć dalej prowadzenia tego projektu? Tak, jak najbardziej. At first, I want to congratulate Wisła. They play a tough game against us. We made a lot of mistakes, and they provide from our mistakes. We play without energy. There was nothing, like, we weren't playing our game, and we were all by 1-0, and like this had to be our game, and we lost it. And now we have to stay positive as a team and move on to the next game and make sure we're standing there with all the players and just give all, because this is our last game. Gratuluję tutaj swoim dziewczynom, zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre zawody. Całkiem odmienne od tego, co pokazaliśmy dwa dni temu w Krakowie. Ale nie ma się na razie z czego cieszyć, w niedzielę jest następny mecz. Zaczyna się od 0-0, tak więc, żeby spełnić ten jakiś cel minimum, musimy wygrać jeszcze jeden mecz. Dziękuję. Jestem dumna z zespołu, ostatni mecz ze Ślęzą. Nie pokazaliśmy się z dobrej strony, natomiast dzisiaj odmieniony zespół. Ale tak jak już trener powiedział, jest 0-0, więc w niedzielę walczymy od nowa i walczymy o brąz. Dziękuję.